Zbliża się weekend kosmicznych spektakli, czyli noce spadających gwiazd, a dokładniej Perseidów. To interesujące zjawisko na niebie będzie można obserwować m.in. w Piekarach Śląskich czy w Pszczynie. Paweł Jędrusik. W Piekarach Śląskich Noc Spadających Gwiazd organizowana jest już po raz ósmy. Tradycyjnie mieszkańcy mogą przyjść w okolice Kopca Wyzwolenia. Początek w sobotę o godzinie 20. Oprócz głównego widowiska, czyli podziwiania kosmicznego spektaklu, mamy też wystawę astrofotografii, mobilne planetarium, wykłady związane z tymi tematami, ale i występy artystyczne, strefę gastronomiczną. Będzie naprawdę wiele fajnych atrakcji, a pogoda ma dopisać, także zapraszamy serdecznie jutro. W sobotę do Piekar Śląskich. A jeśli komuś będzie mało, to Perseidy będzie można oglądać także dzień później w Pszczynie. Tam wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące. Początek w niedzielę o godzinie 20. Naszym opowiadającym o gwiazdach będzie pan Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Mieszkaniec Pszczyny zresztą. Rozkładamy się na plaży, na leżakach, na kocach. Bierzemy sobie jakieś napoje i w takiej atmosferze luźnego pikniku wieczornego oglądamy gwiazdy, słuchamy wykładów pana Damiana, ale również muzyki, ponieważ będzie nam towarzyszył swoją taką niezwykłą muzyką zespół Szeg. W tym roku Perseidów nie będzie można natomiast oglądać w Planetarium Śląskim. Tym razem placówka nie organizuje takiego wydarzenia.